Półwysep położony na zachodzie Wielkiej Brytanii w Walii, na którym znajdują się 3 z 15 parków narodowych Wielkiej Brytanii, jest pokryty górami, które powstały podczas ostatniej epoki lodowcowej. W tym narodzie występuje nietypowy koń ze względu na jego wiele typów, czyli koń walijski. Jego początki prawdopodobnie sięgają półdzikich kuców, które żyły na wzgórzach Walii już w czasach prehistorycznych. Szczególnie trudne środowisko, w którym ewoluował, doprowadziło do doboru naturalnego, w którym przetrwały tylko najsilniejsze. Rzymianie z pewnością skrzyżowali te małe lokalne konie z końmi orientalnymi, głównie za czasów Juliusza Cezara, w rejonie jeziora Bala. Jego hodowla upadnie, gdy król Henryk VIII wyda dekret, że na zachowanie zasługują tylko konie bojowe, więc wyda rozkaz wymordowania wszystkich koni, które są za małe. Jeśli Walijczycy przeżyli, to dzięki tym, którzy uciekli i schronili się na wzgórzach Walii. W XVII wieku Arab będzie miał na to wpływ, ale dopiero pomiędzy XVIII a XIX wiekiem pojawi się model nowoczesny, kiedy zostanie skrzyżowany z koniem pełnej krwi, arabski i berberski. Jego obecna charakterystyka opiera się również na genach przekazanych od legendarnego walijskiego ogiera walijski kucki górski o imieniu Dyol Starlight. Język walijski wyróżnia się tym, że jest nagrywany w 5 różnych sekcjach. Walijski kuc górski istnieje od kilkuset lat. Kucyk walijski ma podobną morfologię, z głową przypominającą kuca arabskiego. Kuc walijski typ Cock jest niewątpliwie wynikiem krzyżówki walijskiego kuca górskiego z końmi iberyjskimi. Walijski kolb jest najodporniejszym i najbardziej charyzmatycznym przedstawicielem rasy. I wreszcie najnowszy, walijski part bred musi mieć co najmniej 12,5% krwi rasy. Początki tego podziału sięgają XVIII wieku, kiedy miejscowi rolnicy hodowali większe konie, aby mogły pracować w gospodarstwach. Aby osiągnąć ten cel, krzyżowane będą z końmi typu Cob, angielskimi i arabskimi. Rok 1902 będzie rokiem powstania Welsh Pony and Cob Society i rejestru genealogicznego. Walijski pochodzi od kuca celtyckiego, który został skrzyżowany z koniem berberski, pełnej krwi i arabskim. Na niektóre z nich miał wpływ koń trenerski z Yorkshire, kusak z Norfolk, konie Hackney i konie iberyjskie. Typową cechą morfologiczną jest jasna głowa o prostym lub wklęsłym profilu z małymi uszami. Szyja jest muskularna, grzbiet mocny, zad mocny, a kopyta dobrze uformowane i twarde. Białe znaczenia są możliwe i bardzo powszechne u kolby walijskiej. Możliwe są wszystkie kolory, z wyjątkiem centkowanej sierści. Najczęściej spotykane są kasztan, gniady, szary, czarny i deresz. Rozmiar i waga różnią się w zależności od różnych sekcji. Walijski kuc górski mierzy maksymalnie 1,22 m. Kucyk walijski 1,37 m. Kuc walijski typ Cob 1,22 m do 1,37 m. Walijski Cob mierzy od 1,37 m do 1,70 m. Zdolności i charakter występujące we wszystkich grupach Walijczyków to wytrzymałość, energia i inteligencja. Większość jest również chętna, aktywna i zwinna. Jego wszechstronność pozwala mu zmierzyć się z każdą dyscypliną, zarówno sportową, rekreacyjną, jak i zawodową.
Niektóre z nich są idealne dla rodziny, inne nie są odpowiednie dla początkujących jeźdźców. Jest także doskonałym stymulatorem rozwoju innych ras. Nadal jest wysoko w swoich rodzimych wzgórzach, których kulminacją jest Mount Snowdon na wysokości 1085 metrów nad poziomem morza. Jest obecna w około 30 krajach na całym świecie, szczególnie w Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. Walijski żyło w izolacji aż do lat 20. XX wieku, kiedy to zaczęło zdobywać uznanie. Choć nie jest to jedna z najpopularniejszych ras koni, nie można zaprzeczyć, że stanowi wyjątkowy kapitał genetyczny, którego początki sięgają czasów prehistorycznych.